Ten naród musi zniknąć, oświadczył Himmler w październiku 1943 roku w Poznaniu. Po raz pierwszy przed dużym audytorium mówił bez ogródek i eufemizmów o wymordowaniu Żydów. Jego poznańskie mowy, które miały pozostać tajne, wyszły na jaw i stały się jednym z najmocniejszych dowodów w procesie norymberskim. W Niemczech uczniowie analizują te przemówienia na lekcjach historii. Zrobiło się o nich głośno za sprawą berlińskiego festiwalu filmowego w 2000 roku. Niemiecki reżyser Romuald Karmacher postawił aktora Manfreda Zapadkę przed kamerą i na tle szarej ściany kazał mu czytać spokojnym głosem poznańską mowę Reichsführera SS. Widzowie wychodzili ze spektaklu wstrząśnięci. Stanęliśmy przed pytaniem, co z kobietami i dziećmi? Mówił Himmler 6 października 1943 roku. Zdecydowałem się znaleźć całkowicie jasne rozwiązanie także w tej kwestii. Nie uważałem się mianowicie za uprawnionego do tego, by wytępić mężczyzn, to znaczy zabić lub kazać zabić, jednocześnie pozwalając, by ich dzieci zemściły się kiedyś na naszych synach i wnukach. Trzeba było podjąć ciężką decyzję. Ten naród musi zniknąć z powierzchni ziemi. Wykonano ją, unikając szkody, jaką mogliby ponieść na duszy i umyśle nasi ludzie i nasi przywódcy. Dlaczego akurat powiedział to w Poznaniu? Elita nazistowska chętnie pokazywała się w Poznaniu, podobnie jak w okupowanym francuskim Strasburgu, tłumaczy profesor Jan Maria Piskorski, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, który analizował poznańskie przemówienia Himmlera. Oba te miasta znalazły się w podobnej sytuacji. Oba zostały na powrót włączone do Niemiec. W obu założono tzw. Uniwersytety Rzeszy, z których miała się rozchodzić myśl narodowo-socjalistyczna. Ponadto Himmler był w zażyłych stosunkach z Arturem Greisserem, namiestnikiem kraju Warty. Lubił go i odwiedzał w rezydencji w jeziorach pod Puszczykowem. Greisser odpowiadał za pierwszą na ziemiach polskich akcję wymordowania 200 tysięcy wielkopolskich Żydów w obozie w Chełmnie nad Nerem. Jak się później okazało, zbrodnia ta była wstępem do Holokaustu. Jesienią 1943 roku mordowanie Żydów na ziemiach polskich dobiegało końca. Dlaczego zatem wtedy Himmler zdecydował się opowiedzieć o zagładzie podwładnym? W krytycznej sytuacji Rzeszy pragnął włączyć ich do udziału w eksterminacji, ponieważ stawali się wtedy współsprawcami i podlegaliby karze, gdyby Rzesza została pokonana, pisze Peter Patfield, biograf Himmlera. W końcu 1943 roku, a więc po klęskach Wehrmachtu pod Stalingradem i Kurskiem, dla nazistowskich przywódców stawało się jasne, że III Rzesza wojny nie wygra. Front nieubłaganie przesuwał się coraz bliżej ku przedwojennym granicom Niemiec. Zwycięstwo aliantów, zwłaszcza w obliczu spodziewanego otwarcia drugiego frontu w Europie, stawało się kwestią czasu. Gdy Himmler przemawiał w Poznaniu na terenach przedwojennej Polski, niemal wszyscy Żydzi byli już wymordowani. Już pod koniec 1942 roku Himmler zdawał się być myślami dalej przy koncepcie Generalnego Planu Wschodniego, zakładającego germanizację terenów podbitych na wschodzie, mówi profesor Piskorski. Po poprawkach Erharda Wetzela z Ministerstwa do Spraw Terytoriów Okupowanych na Wschodzie w ostatnich dniach listopada 1943 roku Generalplan Ost zaczął być próbnie wdrażany na Zamojszczyźnie. Ta decyzja pokazuje obłęd Himmlera, który pod wpływem zwycięstwa na frontach popadł w euforię i tracił związek z rzeczywistością. Chciał zmienić nie tylko polityczną, ale i narodowościową mapę ogromnych obszarów, od Warty po Syberię. Polska i kraje bałtyckie miały zostać zgermanizowane. Himmler zapowiadał zniszczenie struktur administracyjnych i podstaw etnicznych Białorusi, Rosji i Ukrainy. W sumie zamierzał przesiedlić ponad 50 milionów ludzi. W wypadku Rosjan brano pod uwagę ich stopniowe wyniszczanie za pomocą programu sterylizacji i masowych aborcji. Polaków ze względu na obawy przed protestami z zagranicy chciano wysiedlić do Brazylii, a przede wszystkim rozrzucić po Syberii, gdzie z mieszanki polsko-rosyjskiej miał powstać naród Sybiraków pod niemieckim kierownictwem. I to wszystko w ciągu 20 lat. Himmler chciał zobaczyć rezultaty swoich wysiłków, mówi szczeciński uczony. Te mordercze plany przecięła klęska pod Stalingradem. Odkryte przez aliantów nagranie pierwszej poznańskiej mowy Himmlera stało się jednym z dowodów podczas procesu norymberskiego. Dzisiaj ta niewiarygodna wprost mowa jest jednym z najbardziej namacalnych dowodów na zorganizowaną zagładę Żydów. Co do tego historycy nie mają wątpliwości, zwłaszcza kiedy w 1970 roku znaleziono zapis przemówienia Himmlera z 6 października, mówi profesor Piskorski.
Warto pamiętać, że przysłuchiwał mu się m.in. minister propagandy Goebbels, który napisał na łamach swojego dziennika, że sprawę żydowską trzeba rozwiązać zgodnie z rozumowaniem Himmlera, radykalnie i do końca, aby następne pokolenia nie musiały się tym zajmować. Heinrich Himmler nie zasiadł na ławie oskarżonych w Norymberdze. W maju 1945 roku został zatrzymany i rozpoznany przez Brytyjczyków, ale po aresztowaniu zdołał połknąć cyjanek.